Strzałka Natalia, aktualna na mistrzyni Polski seniorek w kategorii 69 kg. Sofia natomiast jest mistrzynią Bułgarii. Zobaczymy, na pewno będzie fajny, ciekawy pojedynek, który będzie stał na wysokim poziomie. Natalia bardzo dobrze atakuje nogi, chociaż jak walczy z doświadczonymi zawodniczkami, często puszcza ten uchwyt. Natomiast no zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie Sofia. Ja zaryzykuję, że ta walka może być decydująca o końcowym wyniku tego meczu. Bo później co? Znowu Mateusz Filipczak, Baranowski, znowu będzie taka walka wyrównana. Równa. No i ostatnia walka w stylu klasycznym, no raczej faworytem jest Grzybicki, który walczy w swojej kategorii. Tam znowu jest ta różnica, że Radek walczy w swojej kategorii, a Łukasz zawodnik z kategorii niższej. Także no tutaj powiedzmy, jakbyśmy już sobie tak trochę wybiegali, przyszłość tego meczu, walka dla Grzybickiego, walka w stylu wolnym na razie nie wiadoma i ta walka może zadecydować dokładnie o tym, kto zwycięży w tym meczu. Chociaż Zbyszek Baranowski ostatnio cały czas wygrywał z Mateuszem Filipczakiem, no chociaż w tej kategorii to może być różnie. No tak, ale tu jest teraz w tym momencie prowadzenie Zwierza. Jeżeli by tą walkę wygrali, przewaga się zwiększa, powiedzmy, strzelam, do 6 punktów i później 6 punktów zdobytych przez na przykład w ostatnich dwóch, ja sobie już kombinuję, tak, to mamy remis. Także tutaj i zaczynamy od nowa. Tak, każdy punkcik jest tutaj już teraz na wagę złota. Na wagę zwycięstwa w tym meczu. Zawodniczki podobnej budowy. Nawet fryzury mają podobne, tak. Tutaj no zobaczymy, jak ten pojedynek się rozwinie. Próba obejścia, strzałki, ale takie typowe obejście, bardziej dla stylu klasycznego, to tutaj w stylu wolnym trudne do wykonania. Próba zejścia, obejście. No i teraz tutaj błąd, została na pozycji parterowej, wykorzystała Sofia i próbuje teraz pracować na nogi do młynka. Zrobiła pierwsze dwa punkty, 2-0. To mówię, nieudane zejście było. Tak. Natalii rzuciła się, początek walki, wszystko jest. Ale to nieraz, no mówię, to rzutuje też na psychikę zawodnika, tak? No próbowałem, nie wyszło. Nie wiem, czy drugi raz to samo próbować, to jest, mówię, też ważne. I podobna sytuacja, obejście, tak? Ale teraz wybroniła super, tak? Ale podobny błąd był, tak? Znowu wejście zatrzymane i mały figiel by była podobna kontra. Teraz próbowała z przeprowadzenia, to troszeczkę tak bliższy kontakt miała z tymi nogami, natomiast bardzo ładnie wyszła, już była w sytuacji takiej, gdzie traciła dwa punkty i sędzia sygnalizuje Rybarski, pasywność zawodniczki niebieskiej z Piotrkowa, chociaż dwa razy już atakowała. No. Dwie minuty tego pojedynku już praktycznie poza nami. Dwupunktowe prowadzenie gospodarzy. W tym pojedynku sędzia Natalia z Piotrkowa do parteru, strzałka. Przekazuje pasywność zawodniczki z Piotrkowa i przed szansą zdobycia kolejnych punktów staje atak na nogi. Sofia. Ja myślę, że tu będzie miała problem. A walka będzie wznowiona do stójki i zostaje 40 minut pierwszej rundy walki. Troszeczkę się rozpędziłeś z tymi minutami, sekund bardziej. Sekund, przepraszam. Za długo Piotrek. Ta walka by trwała, ale miejmy nadzieję, no kiedyś przez moment był taki przepis, jeżeli walka była remisowa, walczyło się do skutku i ja pamiętam walkę właśnie w stylu klasycznym, która trwała praktycznie 40 minut. A na szczęście, na szczęście ten przepis szybko został zmieniony. Próba teraz zaatakowania, ale bardzo skutecznie wybroniła się. No Natalia już trzy razy zaatakowała te nogi. No troszkę te ataki są zbyt długie, żeby były skuteczne. Za mało dynamiczne, tak? Za mało takie, no bardziej dynamicznie powinna to zrobić. Iż do końca ona tak atakuje, później moment zatrzymania i
taką właśnie jedną z takich sytuacji wykorzystała jej rywalka i zdobyła punkty. Teraz podpowiedzi, Tajbę widzę tutaj. Podpowiada swojej koleżance z drużyny. Trenerzy Włodzimierz Zawadzki, Marian Filipowicz motywują ją. Sytuacja tutaj w drużynie przeciwnej jest trudniejsza, bo dwaj trenerzy są ze stylu klasycznego, także myślę, tutaj podpowiedź Krzyśka jest bardziej chyba istotna. Ale niż... widzę, że tu nawet Julia Tkacz też po ukraińsku też tam jej coś próbuje coś odpowiedzieć, tak? No tak jak mówiliśmy, bardzo, bardzo istotna jest ta walka, no bo zakładając, że przegrywa 2-0, tak jakby było, czy to robi się przewaga 6 punktów. Tak, i tutaj później, no, jeżeli któraś z walk się zakończy, powiedzmy, wynikiem 3-1, to może decydować, ten jeden malutki punkcik może decydować. Ale Natalia ruszyła pod klucza. Jeszcze 3 minuty przed nami. Tak, to jeszcze wszystko się może zdarzyć. To jeszcze się wszystko może zdarzyć. Na razie sytuacja układa się dobrze dla gospodarzy. Zwycięstwo 2-0, zapis 3-0 i 6-punktowa przewaga. Także tutaj na pewno Strzałka będzie robić wszystko, żeby zdobyć chociaż ten jeden punkcik, tak? Bo ten jeden punkcik może zadecydować. Na razie sędzia nie widzi aktywności zawodniczki w kostiumie niebieskim, wręcz odwrotnie, pokazuje, że blokuje nadgarstki, chociaż teraz chyba zasygnalizował, może mnie usłyszał, tak? I pokazał jednak pasywność zawodniczki w kostiumie czerwonym. Zobaczymy, jak się broni, tak, w parterze. Tak, zobaczymy co tutaj w parterze pokaże Strzałka. No próba, chociaż nie, myślę, że tutaj próba zapięcia, to sędzia nie daje za wiele czasu na atak. Dał szansę, pierwszy atak niewykorzystany, od razu góra, jest konsekwentny w tym. No zobaczymy, myślę, że bardziej tutaj jeszcze się rozstrzygnie w stójce, że któraś może zrobić punkty niż w parterze. Bo i próbę miała Sofia, i Natalia, i bez tutaj powodzenia. O, tutaj spróbowała. Znowu takie troszkę rzucone. Chaotyczne wejście, tak. Takie chaotyczne i może być znowu obejście. Także zobaczymy. Chociaż tu przechodzi do Kolewa Natalia. O, złapała krócej nogę teraz. Sędzia chyba to przerwie, tak. Minuta 20 do końca. Minuta i 19 sekund. Ale dziewczyny również walczą z charakterem, z zębem. Tak, no tutaj zdają sobie pewnie sprawę, no tutaj już, że tak powiem, ciśnienie wzrasta przede wszystkim chyba na stołkach trenerskich. Znowu takie. I wśród publiczności, bo no zawodniczki robią swoje, tak, no one, powiedzmy, jedna i druga stara się wygrać, każda chce wygrać i to jest naturalna rzecz. Większe ciśnienie, ja tak myślę, na ławkach trenerskich. No właśnie, patrzymy, jedna ekipa trenerów, druga się denerwuje. Minuta już do końca tego pojedynku. Jeszcze jedno wejście, ale to już naprawdę bardzo chaotyczne wejście. Chociaż podchodzi tutaj. Tak, ale to sędzia nie pozwoli tej akcji dokończyć, żeby to, powiedzmy, no nie pozwoli, żeby zawodniczki leżały w parterze 40 sekund, także tutaj... O, dobrze złapała teraz Sofia. Blokuje, ryzykuje obejścia, czeka na czas. Tak, ona, powiedzmy, pilnuje już wyniku, tak? Pilnuje wyniku i myślę, że tutaj... No i są punkty. Jest 2-2, tak? 2-2, ale tutaj jest... 20 sekund do końca. Remis tutaj, no nie wiem, dla kogo jest lepszy. Myślę, że tutaj w tym momencie chyba bardziej dla Piotrkowa. Zakładając, że dwa następne pojedynki Piotrków by wygrał, ale to są tylko nasze... Jeszcze nie było tutaj niespodzianki z każdej strony, że straci punkty, bo... No bo tutaj już jest tak. Tu już jest 5 sekund, może Strzałka to wybroni. Myślę, że wybroni. Wybroni. Wybroniła je. Podzielili się punktami po jednym. Po jednym. Myślę, że Jaworski zadowolony, Michał jest zadowolony z tego wyniku. Liczy chyba, że dwa następne pojedynki wygra i wtedy wygra cały mecz, tak?
ale to... Mata rozstrzygnie. Mata rozstrzygnie, tak jak powiedziałeś, walka Baranowskiego z Filipczakiem. No zawodnicy obydwaj no też, no rezygnowani, doświadczeni. Tutaj no, wszystko się może zdarzyć.